Dla mnie Jan Jakub Kolski to jest pogrzeb kartofla, to jest cudowne miejsce, to jest Janciowodnik. Kiedy na nowo, czy jest to jak kina w Popielałach, czy kiedyś jeszcze zobaczymy takie kino? Takie kino reżysera, który zbudował swój wyjątkowy, jedyny świat. Wie pan, jeśli jesteście Państwo gotowi, to już zaraz, ponieważ ja zrobiłem film Zabić Bobra, który jakkolwiek bardzo różny od poprzednich moich filmów, to jednak karmi się mną, karmi się moją wyobraźnią i tym, co z mojego oglądu świata wynika. Ja jestem dość nieprzejedany, jak idzie o warunki, jakie stawiam kinu i sobie robiącemu to kino. Ja otóż chcę za pomocą filmów, czy lepiej powiedzieć chciałem, mam nadzieję, że z tego wyniknie jakieś pytanie, skąd ten czas przeszły. Chciałem rozmawiać ze światem, z ludźmi. Chciałem się przez film wypowiadać, więc musiałem lokować te wypowiedzi w takim nastroju i w takich obserwacjach, jakie miałem. Ostatni czas, ostatnich parę lat, to są lata, które spędzam w opresji. Rozmaitej, mniejsza o szczegóły tej opresji. Część z nich można wyczytać z tej książki. Więc kino, które ze mnie wynika, nie może być takie samo jak niegdysiejsze. Nie może pochodzić z krainy łagodności, bo tak opisywano Jancioland, i z bezrefleksyjnego, czy raczej opatrzonego taką miękką refleksją oglądu rzeczywistości. Przeżyłam wiele rozczarowań jako człowiek, mężczyzna i obywatel, jako artysta też. No i ostatni film zawiera wypowiedź na ten temat, więc jest mroczny, jest szorstki, jest jak ja niepogodzony, jest denerwujący, to jest kurwiający film. Przepraszam, to trzeba użyć grubego słowa, bo sam nawet jak go oglądam, to mimo że na dnie widzę te pogłady czegoś, co jest bezwzględnie pochodzi ode mnie z takiego praźródła, to jednak wyżej w warstwie, w której dzieją się zdarzenia, on jest wkurzający. No bo ja robiący ten film byłem strasznie wkurzony. Teraz jest już inaczej. To był zapis tych frustracji, tych ostatnich lat i niespełnień, którymi te lata były naznaczone. Jak to się dzieje, że w pewnym momencie ucieka się pan do literatury? Czy film już nie wystarcza? Ja czytałem Kulkę z chleba i tam miałem właśnie takie poczucie, że jakby ten środek wyrazu, jakim jest kino, troszeczkę tutaj by się nie dało tego zrobić, tak? Bo tamten Stanisław Muskat staje w takiej niemożliwości pisania, To nie. nie o takie ograniczenia chodzi. Nie chodzi o takie czysto zewnętrzne ograniczenia, na przykład, że rozległość tego świata z Kulki Chleba to jest rozległość poza możliwości budżetowe polskiego filmu. Tu chodzi o zupełnie inny rodzaj rozczarowania filmem. Ten, który wynika z roli, jaką filmik, ale lepiej powiedzieć, filmik spełnia dzisiaj. Teraz świat się komunikuje za pomocą filmików i autorem filmików może być ktokolwiek. Kto zechce czymś, co ma pod ręką i co jest zwykle jakości HD, wejdzie panu z kamerą w każdy zakątek pana przestrzeni człowieczej. Wejdzie panu do kibla, wejdzie panu do wanny, bo, nawet pod wodę, bo przecież niektóre z tych urządzeń są podwodne. To deprecjonuje film i on już nie jest takim, jak o nim myślałem. Już wypowiadać się przez film nie da tak jak kiedyś. Już nie znajduje się tych słów, bo nie mają wagi. Już nie układają się te słowa w takie litery, w takie zdania, które miały moc sprawczą, czy moc konfrontowania się z rzeczywistością. A słowo w związku z tym i literatura zyskują na znaczeniu. Ja kiedyś bardzo arogancko mówiłem, że film jest literaturą współczesności XX, a później XXI wieku i że właściwie każdy przekład z literatury na ekran jest poprawieniem literatury. Tak utrzymywałem przez lata i próbowałem iść za tą argumentacją, dając dowody aroganckie, głupie, szczenięce w postaci moich
filmów. Jedne się udawały lepiej, drugie gorzej, ale cały czas trwałem przekonaniu, że w filmie jest coś szczególnego, że on dysponuje takim instrumentarium, jakim literatura nie może dysponować. A teraz, jak się chce, to moja obserwacja, powiedzieć coś dotkliwego, bez puszczania oka, na przykład o śmierci, czy o narodzinach, czy o miłości, to filmu nie starcza. Trzeba sięgnąć po słowo. Film nie zostawia już miejsca na wyobraźnię, bowiem technologie nowoczesne już dawno zakomunikowały, że można wszystko, absolutnie wszystko. Tymczasem w kontakcie ze słowem sam sobie pan stwarza deficyty, sam pan ogranicza ten świat do świata, z którym pan jest zaprzyjaźniony. Ja myślę, że paradoksalnie dzięki tym filmikom i dzięki dostępności tych urządzeń filmujących słowo zyskuje na znaczeniu. Ja nie umiałbym za pomocą filmu, mimo że, proszę wybaczyć za brak skromności, sporo umiem w filmie, nie umiałbym wypowiedzieć się w tych sprawach, w których wypowiedziałem się w książce ostatniej. Bałbym się, że to będzie, że ktoś założy okulary 3D i zechce spojrzeć na śmierć mojej matki jak na fragment widowiska, który jest adresowany specjalnie dla niego i po to, żeby wycisnąć mu łzy z oczu w nowy sposób. Coś takiego. Ale są tam takie sceny bardzo filmowe, a powiedziałbym nawet do tego stopnia filmowe, że dzisiaj były bardzo pożądane w kinie. Sceny, powiedziałbym, obrazoburcze nawet. No tak. No tak, ale to nie jest obrazoburczość z rachuby wynikająca, bo ciągle to tłumaczę moim studentom, jak chcą powołać do życia rachubę, to znaczy jak używają rachuby przy konstruowaniu filmów, to znajdą ją na ekranie, że szczerość jest tą substancją, która przenosi prawdę najlepiej, jakkolwiek szczerość może być obciążona błędami rozmaitymi. Ale szczerość ma do tego prawo. Odwaga ma do tego prawo. Odwaga i szczerość mają prawo do błędów. Naśladownictwo, chucpa, rachuba muszą być perfekcyjne. Muszą być doskonałe. Muszą być nie do rozpoznania. Oczywiście ostatecznie się je rozpozna. Ale tam nie ma prawa do błędów. Ja daję sobie ciągle jeszcze prawo do błędów. No i próbuję być szczery. Nie za bardzo się pan w tej szczerości posunął. Powiem szczerze, że może być to dla wielu osób, które sięgną po tę książkę, szokujące, że opisuje pan tam... No, bo nie da się ukryć, że Sandow to jest pan, prawda? No trochę ja, ale pan, proszę powiedzieć, pan chyba żartuje. Pan wie, ile jest portali pornograficznych. Pan wie, jak łatwo do nich dotrzeć. Pan wie, że psychologowie, psychoterapeuci w całym świecie mają teraz problem z leczeniem uzależnienia od pornografii dzieci 8-10-letnich. Ja traktuję to jako żart. Czym ja się mogę mierzyć, czym pochodzącym z tej książki ja się mogę mierzyć z dostępnością obrzydliwych, niemoralnych rzeczy. One są w zasięgu ręki. Kliknie pan i ma pan śmierć. Strzelają w głowę komuś. Nie na niby. Naprawdę. Kliknie pan i ma pan rozkładające się ciało. Kliknie pan i lew pożera człowieka na oczach jego rodziny. To nie są metafory. To się dzieje naprawdę. Kliknie pan i ma pan faceta 50-letniego, który spółkuje z 16-latką. No, wszystko to pan ma na kliknięcie. A jak pan jeszcze jest szybki, tak jak teraz ta młodzież, to ma pan, czy dzieci już nawet, to ma pan tych informacji od świata, o jego czerni, o jego smolistości, ma pan ileś na sekundę. Przy odpowiednio sprawnych palcach ma pan tych informacji 60 na sekundę. Błagam, niech pan nie żartuje, ta przestrzeń jest zmetaforyzowana. To jestem ja, ale i on. To jestem ja, obserwujący siebie z daleka, to jest wyznanie szczere, ale przecież gdzie mi się mierzyć z tym, co tu jest, powiedzmy, skandalizujące, czy na granicy z tym, co oferuje jako towar codzienny, taki chleb powszedni, internet na przykład. No ja sobie mówiąc, jeśli pan pozwoli ten wątek pociągnąć przez chwilę,
10 lat temu była taka moda na rozmaite kwestionariusze. Ja wypełniałem taki kwestionariusz. To były pytania od kogoś znanego pochodzące i chodziło o to, żeby na te same pytania odpowiadać automatycznie, niejako. I na pytanie, czego się pan boi najbardziej, 10 czy 12 lat temu ja odpowiedziałem wówczas internetu. Wszystkie moje obawy się spełniły, a nawet to, z czym się teraz komunikuję, przerasta te oczekiwania w dwójnasób czy w trójnasób.